W naszym studiu jest kolejny gość, profesor Józef Brynkus. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł klubu Cookies 15, historyk, nauczyciel, akademicki. Ale zaczniemy nie od nauki, tylko od polityki. O rekonstrukcji rządu się mówi, nawet mówi się w Europie, jak przed chwilą słyszeliśmy. Po dwóch latach obserwowania dobrej zmiany, uważa pan, że powinna nastąpić zmiana na stanowisku premiera, czy niekoniecznie? To jest decyzja wewnętrzna rządu i partii, która sprawuje rządy, a właściwie nie tyle nawet partii, co koalicji sprawującej rządy. W moim przekonaniu taka, takie zmiany w niektórych resortach są koniecznością. Natomiast to jest autonomiczna decyzja rządu i sami decydują, kogo uważają za stosowne wymienić. obawiam się, że ta wymiana nie będzie miała takich wskaźników, można powiedzieć, efektywności funkcjonowania poszczególnych ministrów, czy Resortów będzie też skutkiem oddziaływania opinii publicznej, że są pewni ministrowie, którzy y, są przedmiotem powszechnej niemal krytyki różnych mediów. Generalnie tych mediów, można powiedzieć, kiedyś mainstreamowych, a dzisiaj y, powiązanych silnie z opozycją totalną. I z tego powodu y, może ci ministrowie zostaną usunięci przez panią premier. Beatę Szydło. A z punktu widzenia opozycji, która nazywa się opozycją nietotalną, którzy ministrowie. Jesteśmy opozycją konstruktywną. Dobrze, opozycja konstruktywna. Słowo konstru opozycja konstruktywna to mi się tak kojarzy. Że źle się właśnie. właśnie, to jest bzdurne, bo nigdy tam nie było czegoś takiego opozycja konstruktywna. Natomiast my rzeczywiście jesteśmy opozycją merytoryczną. Dostrzegamy no to... i pozytywy, ale też złe rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie. To teraz rządu. powiedzmy merytorycznie, których ministrów by pan wymienił? A już to pytanie wczoraj zadawano naszemu posłowi Markowi Jakubiakowi. Nie, nie do końca się zgadzam z tym jego kandydaturami. Dla mnie, kandydaturą do politycznego odstrzału to jest na pewno minister Radziwił. Ale nie tylko właśnie za ten kryzys związany z rezydentami, teraz, ale on tak jakby. Unaocznia bezradność ministra Radziwiła, ale także jego wcześniejsze działania w odniesieniu choćby na przykład ustawy związanej z aptekami i wiele innych rzeczy, rzeczy które po prostu sprawiły, że ta zmiana funkcjonowania funkcjonowaniu systemu zdrowia nie jest taką, jaką oczekiwało społeczeństwo i też jaką zapowiadało samo Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej. Czyli minister Radziwiłł, dla nie pana powinien ustąpić ze swojego stanowiska? Drugi, jakiś... drugi kandydat hmm. dla mnie to jest minister Waszczykowski. Dlaczego? Zdecydowanie. No ta jego polityka zagraniczna to jest polityka chaosu, polityka w przypadku. Dwie rzeczy, które są bardzo dla mnie istotne Właściwe relacje z naszymi sąsiadami. Chodzi tu przede wszystkim o stronę wschodnią i nie Rosję, ale przede wszystkim Ukrainę. I druga sprawa odnosi się do kadr, które są w korpusie dyplomatycznym. Zapowiadane zmiany personalne, tych zmian po prostu nie ma. A często po prostu się okazuje, że osoby, które są w korpusie dyplomatycznym jacyś ambasadorowie inne osoby wysoko postawione w tym korpusie, mają bardzo taką nieciekawą przeszłość związaną z polską ludową. Z przyczyn zapewne wewnątrz politycznych też na polskiej prawicy nikt nie wymienia wśród kandydatów do dymisji wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina, ale sama ustawa, którą on w tej chwili proponuje, jest szeroko dyskutowana w różnych kręgach. A dlaczego Pan sądzi, że na trawiecy nie wymienia się tego? No nie słyszałem. Ale no, może mam ale złe nie. wiadomości dziennikarskie. To jest możliwe oczywiście. Liczymy na to, że po prostu liczymy na to, że projekt ministra Gowina, który jest bardzo potrzebny szkolnictwu wyższemu, zostanie może. Nieradykalnie zmieniony, ale zostanie zmieniony w tych aspektach, które zdecydowanie poprawią tą jego konstytucję dla nauki. I jakie to są aspekty? No, przede wszystkim kwestia: propozycja pana ministra Gowina, wicepremiera Gowina, zmierza tak naprawdę do osłabienia znaczenia uczelni regionalnych. Tutaj trzeba tak naprawdę. Zastanowić się nad tym, w jaki sposób to kwestię rozwiązać. Nie jest dobrym rozwiązaniem przeznaczenie strumienia pieniędzy przede wszystkim dla tych uczelni wysoko jakościowych, wiodących, ponieważ te, w ten sposób i tak ten dystans, jaki dzieli je od tych uczelni powiedzmy średnich, zwiększą nam ze względu właśnie na otrzymane środki. No, i to, to spowoduje, że z tych uczelni średnich będzie ciężko po prostu y, aspirować o te dodatkowe y, fundusze. Y, kwestia y, choćby na przykład nieuregulowanej sprawy y, nauk humanistycznych w tym projekcie. Y, mamy tutaj problem parametryzacji osiągnięć naukowych. Y, zarówno właśnie w tych dyscyplinach y, empirycznych, jak i w tych takich nieempirycznych, filozofia, socjologia, nawet nauki ekonomiczne, nauki pedagogiczne. Y, tu trzeba zastosować inne kryteria oceny. Problem jest również związany z, y, 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 z czasopismami. No, zostały wprowadzone takie bardzo niejasne kryteria, można powiedzieć, że wręcz uznaniowe, K które po, które yy, będą pewne czasopisma yy, w rankingu wyżej stawiały niż yy, inne. No, na przykład kwestia. Tradycji, no co to jest kwestia tradycji? Tradycji to jest bardzo złe określenie. Ale jak to tradycja, że jak, jakieś no pismo nie od kilkuset lat? No, to, no właśnie, no tam, to w ten jest sposób. tradycja. No to jest tradycja, ale wcale nie znaczy, że to jest pismo jakieś, powiedzmy y, znane na rynku i istot, istotne. Problem polega na tak, że, y, jeżeli chodzi na przykład o nauki humanistyczne, to jest kwestia na przykład umiędzynarodowienia. Zdarzają się takie przypadki, że y, osoby y, tak bardzo dobrze wkomponowują się w pewien nurt, pewien model badań humanistycznych, choćby na przykład historycznych, zajmują się określoną problematyką, i dzięki temu. Ich osiągnięcia są publikowane w czasopismach wysoko punktowanych na arenie międzynarodowej. A często te ustalenia są albo błahe albo, też błahe, albo też niezgodne tak naprawdę z rzeczywistością, jaka miała miejsce, ale są zgodne z oczekiwaniami kolegium redakcyjnego, czy osób stojących za danym wydawnictwem znajdującym się wysoko na liście tych czasopism punktowanych. Można z drugiej strony też podać takie przypadki, że są na przykład powiedzmy, historycy czy poloniści, którzy niekoniecznie publikują bardzo szeroko na gruncie międzynarodowym, ale mają na przykład badania źródłowe bardzo ważne. No tak, właśnie tu pan rzeczywiście dotknął sprawy takiej istotnej, bo często się tak zdarza, że pewne publikacje są niepopularne. Treść tych publikacji jest niepopularna, bo dokonuje pewnego wyłomu i ciężko jest znaleźć wydawcę, który się tym zainteresuje. Jeżeli się znajduje takiego wydawcę, to bywa, że wydawnictwo jest niszowe i nie może być tak właśnie, że od rangi tego wydawnictwa, bo tu nie chodzi tylko o czasopisma, ale też publikacja o charakterze monograficznym, będzie zależała ocena jakości pracy danego pracownika naukowego. Jest też kwestia autonomii wyższych uczelni. Minister mówi, że on właśnie oddaje uczelniom tą autonomię, że na przykład pozwala im samym decydować o wewnętrznej strukturze studiów. Z drugiej strony są zarzuty, że ta ustawa autonomię mocno ogranicza. No choćby na przykład przez fakt, że minister będzie decydował o tym, czy będą istnieć jakieś kierunki. Nie? Jeżeli na przykład jest takie kryterium w tej ustawie mówiące o tym, że kierunek dany może być zamknięty ze względu na jego brak przydat przydatności lokalnej czy... Regionalnej. No trudno uzasadniać na przykład przydatność filozofii wspominanej przeze mnie czy socjologii ze względów lokalnych. No to jest kryterium bardzo po prostu niejasne, umożliwiające za. Z filologii nam zostanie tylko angielska może, ba, tak być, może tak być, a przecież są takie bardzo filologie, które są istotne z punktu widzenia także funkcjonowania państwa, a mają charakter ewidentnie niszowy. Faktem jest, czy należy się przyjrzeć, choćby na przykład kwestii przydzielania grantów. Zdarza się, zdarzają się takie przypadki, że e, zwłaszcza dla młodych naukowców, którzy będą teraz też e, mocno e, preferowani w tej e, ustawie, że dostają granty na badania. Cokolwiek wątpliwe, no, na przykład problem gender, czy na przykład feminizmu, ewentualnie praw kobiet na terenie Arabii Saudyjskiej. Wyjeżdżają sobie do, na wschód, spędzają kilkanaście miesięcy w dobrych warunkach, a efektywność tych badań jest i przydatność tych badań jest żadna. Natomiast nie można zamykać takiej filologii, na przykład jak arabska czy jakieś tam inne, dość niszowe, niemniej jednak konieczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. A jak wygląda kwestia z tymi radami, które mają nadzorować senaty uczelni i wybierać rektorów? No, to jest bardzo poważny problem. Problem istnieje obawa, że te rady uczelni będą, będą dobierane z pewnego klucza. Dzisiaj można powiedzieć, że niektórzy krytycy wskazują, że to będzie ze względu na klucz polityczny. Nie? Natomiast obawiam się, że ten klucz polityczny może być stale stosowany bez względu na to, jaka opcja będzie, bez względu na to, jaka będzie opcja przy władzy. Często może się też tak zdarzyć, że w Radzie uczelni znajdą się osoby będące sponsorami tej uczelni, a wiemy dobrze, że ten sponsoring nigdy nie odbywa się, albo rzadko kiedy odbywa się w takich czystych warunkach. Więc to jest bardzo poważny problem. I tutaj jest też problem pewnych relacji pomiędzy kandydat, rektorem a radami uczelni. Istnieje bardzo poważne między nimi powiązanie i może doprowadzić do takiej sytuacji, że rektorem będzie stale ta sama po prostu osoba, która będzie postępowała zgodnie z intencjami Rady Uczelni, niekoniecznie z interesem całej uczelni. Jest godzina 7.53. W naszym studiu profesor Józef Brynku, poseł klubu Kuki 15, a my łączymy się w tej chwili, bo to jest środa, z panem Piotrem Witem. Dzień dobry. Dzień dobry.